Na razie palcem po mapie, ale jest już o krok bliżej budowy pierwszej w Katowicach Velostrady. Stąd pierwszy etap to jest połączenie w kierunku zachodnim do wysokości ulicy Huberta i tutaj już jest połączenie z pętlą brynowską, czyli z centrum przesiadkowym Brynów. Ten fragment ma około 4,5 km. Ten fragment całkowicie wydzielonej infrastruktury rowerowej, czyli dwupasmowej drogi, która będzie miała co najmniej 4 metry szerokości, ma zdaniem miasta pełnić ważną funkcję komunikacyjną. Giszowiec sam w sobie nie ma połączenia tramwajowego, a w ten prosty sposób można to wykorzystać za pomocą krótkiego dojazdu. Poświęcając kilka minut na dojazd między Giszowcem a centrum przesiadkowym Brynów, można mieć dostęp do wielu innych środków transportu. Spośród wszystkich planowanych przez metropolię Velostrad tą rowerzyści pojadą najwcześniej. Dzisiaj Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przekazała Katowicom prawie 1 000 000 zł na projekt tej Velostrady i na wykupienie działek, żeby możliwe było kontynuowanie drogi w kierunku Mysłowic. Velostrada numer 6, odcinek od ulicy Kolistej do granicy z miastem Mysłowice w śladzie nieczynnej linii kolejowej Maczki Bór. Etap nabywania nieruchomości niezbędnych pod realizację inwestycji. Pierwsze rowerowe połączenie między gminami, czyli naprawdę metropolitalne, będzie dopiero planowane, podobnie jak kilka innych odcinków. Do końca roku wypuścimy jeszcze postępowania na przedprojektowe dotyczące takich odcinków jak Katowice-Sosnowiec, Katowice-Tychy, właśnie ten, o którym dzisiaj mówimy, czy również Katowice-Mysłowice, i do tego dochodzi nam jeszcze cała część zagłębiowska, czyli połączenie miast Sosnowiec-Będzin-Dąbrowa-Górnicza-Czeladź. Velostrady w metropolii są na razie tylko na papierze, jednak jest szansa na to, że w przyszłym roku uda się otworzyć pierwszą z nich. Thank you.